Proszę Państwa, mam do wyboru herbatę i kawę, choć, jak to mówią niektórzy, kawa nie wyklucza herbaty. Skoro tak, to można jednocześnie być mówcą i słuchaczem. Tak jak w trakcie naszych rozmów porannych Serspresso, jednocześnie jesteśmy słuchającymi i mówiącymi. No, jak to w dyskusjach. A naszą dyskusję poprowadzę ja, czyli Dariusz Milczarek, a moim gościem jest... Michał Rorbach. Michał Rorbach. Pięknie, to żeśmy sobie zrobili takie ładne wprowadzenie, a tak naprawdę teraz czas wprowadzić temat. Od wczoraj rozmawiamy sobie o prezentacji. Zresztą powiem Ci szczerze, Michał, słowo rozmawiamy o prezentacji tutaj nie do końca pasuje, bo póki co to żeśmy się trochę spierali o tą prezentację. Mianowicie rozmawialiśmy, czy rozważaliśmy, na ile ona jest ważna, dla Ciebie mniej, dla mnie więcej, ale zgodziliśmy się na koniec, mi się wydaje, że to jest ważne, że jest jakoś istotna, to znaczy, że może spieprzyć albo naprawić coś, co z takim trudem budowaliśmy wcześniej. Zgoda? Mm-hmm. Tak jest. Jest sens chwilę o tym pogadać? No jak najbardziej. No dobra. To ponieważ tych aspektów omawiania takiego języka prezentacji, czy w ogóle prezentacji jest bardzo wiele, bo to nie tylko jest to, co mówisz, ale to w jaki sposób to mówisz, albo wobec kogo to mówisz, co się może w trakcie prezentacji wydarzyć. Spróbujemy to sobie wszystko po kolei przegadać. Ja najpierw bym zaczął od tego, żeby chwilę porozmawiać o tym, jakie w ogóle elementy tej prezentacji, czy jakby treści, tej narracji dobrze zrobić. Co dla Ciebie w takim przekazie już handlowym jest kluczowe? Wiesz co, myślę, że to, jakim językiem mówimy na prezentacji, to jest temat rzeka. To nie wiem, czy tam odcinek na to wystarczy. Wydaje mi się, że jednym z najważniejszych elementów tego, jak my mówimy, jest trochę element dopasowania się do naszego adwersarza. Bo innym językiem będę mówił do kogoś, kto jest bardziej ukierunkowany na suche fakty, na cyfry, kto ma w głębokim poważaniu nasze relacje, czy to, co inni myślą na ten temat. Mhm. A inaczej do kogoś, kto jest, nie wiem, starszą osobą i na przykład mój styl mówienia szybki i dynamiczny jest dla niego za szybki. Dlaczego patrzysz na mnie tak? Nie, że starszy, ty mówisz więcej niż ja, natomiast chodziło mi o to, że generalnie musimy patrzeć, do kogo mówimy, żeby zobaczyć. A skąd to wiesz? Skąd będziesz wiedział, jaki kto jest? No bo jak go znasz, to go znasz, ale jak go nie znasz, to skąd nie popełnisz błędu? Znaczy, ustaliliśmy na ostatnim odcinku, że prezentacja jest po pewnym czasie tego spotkania handlowego, więc te kilka minut starczy ci na to, żeby zobaczyć, o co ktoś pyta, jak się wysławia i jakiego języka używa. Bo ja nie będę używał języka bardzo technicznego i branżowego do kogoś, kto jest totalnym laikiem, bo on czasami nie przyzna się, że nie rozumie, ale nie zrozumie i ja tą prezentację schrzanię. No dobra, okej. Okay. Zgadzam się. To znaczy, to jest trochę taki, można powiedzieć, z jednej strony banał, prawda? Taki absolutny basic. Czyli, że trzeba się jakoś dostroić, ale z drugiej strony, z jednej strony mówimy banał, a potem siadasz, czy stajesz naprzeciwko drugiego człowieka i słyszysz po prostu jakiś dramat, prawda? Ja tak mam czasami z radcami prawnymi albo księgowymi. On rozumie, on wie i działa, ale ja jako człowiek bez tych kompetencji ich i bez ich wiedzy totalnie nie łapię, o co chodzi. Okay. I trochę jest tak, że wydaje mi się, że wchodząc w pewien profesjonalizm, czy będzie bycie zawodowcem w tym, jak sprzedajemy swoje produkty, możemy używać takich skrótów myślowych, dla nas banalnych i oczywistych, ale dla kogoś niezrozumiałych. Mm-hmm. I jemu będzie wstyd przyznać przed tobą, czy przed, wiesz, małżonkiem, że wiesz, nie rozumiem, co pan do mnie mówi. No i ta cała prezentacja pójdzie w gwizdek. No dobra. Okej. Okay. Ja tego zawsze przestrzegam, bo tak mi się wydaje, że z jednej strony to są ten język branżowy, o którym oczywiście warto zawsze wspomnieć. Natomiast ja to zawsze trochę staję, może nie w opozycji, ale jestem bardzo ostrożny w takim myśleniu o tym, że dostrajanie czy dostosowywanie się jest takim kluczowym narzędziem w ogóle w sprzedaży, bo mam takie obawy czasami, że po pierwsze możemy źle zdiagnozować, ale to zakładam, że rzeczywiście po pierwsze ten trochę czas nam wystarczy, jeżeli mamy trochę doświadczenia i wprawy, żeby to pewne rzeczy zauważyć, ale druga rzecz jest ważniejsza, nawet bym powiedział, bo czasami jak się uczy ludzi tego handlu, to oni trochę tracą swoją taką naturalność i autentyczność. Gdybym ja na przykład ci powiedział, Michał, mów do mnie bardzo wolno i bardzo stonowany, to nawet gdybyś się bardzo starał, wydaje mi się, że przestałbyś być entuzjastycznie naturalny, bo byś trochę... Ja bym zgubił swoje flow. By się zgubił. Więc wydaje się, że wtedy czasami, no oczywiście trzeba to wiedzieć, ale czasami lepiej być tak, panie Darku, czy panie Michale, wiem, że ja mam taką tendencję mówienia bardzo szybko i to wynika z tego, że po prostu tak jakoś wewnątrz mój świat jest ustrukturalizowany w głowie, że wszystko u mnie się dzieje bardzo płynnie.
gdyby było tak, że trochę mówię za szybko, bardzo proszę, a to się zdarza, zasygnalizować. Tak? I wtedy jakby mogę powiedzieć, że zadbałem o ciebie, o to, co... Zdziwiłbyś się, jak często to robię. No bardzo dobrze, właśnie o to chodzi. No dobra, ale okej. Okay. Jedna to jest, powiedzmy, język. Zgoda. Co jest dalej jeszcze według ciebie? Czy jest coś takiego, na co byś szczególną zwracał uwagę, co uważasz, że jest ważne? W trakcie samej prezentacji. Takiej prezentacji, tak. Czyli w ogóle jako język prezentacji, narracja prezentacji, wiesz, coś jest takiego, co dla ciebie jest szczególnie istotne? Wiesz co, no, my pracujemy głównie na języku bóli. Tak. Czyli to, jaka jest motywacja do zmiany, skąd się to wzięło, co jest pierwotne. No, wiemy wszyscy po ostatnich odcinkach, że no, ból jest najbardziej pierwotną potrzebą. Jeżeli nie wiemy, dlaczego klient właściwie musi coś zmienić w swoim życiu, nie wiemy, czy nasze rozwiązanie będzie dobre i czy w ogóle to, co mówimy, ma sens. Czy to, co on chciał, z czym przyszedł, jest tym rzeczywiście dobrym produktem, czy jednak nasze może być dla niego też interesujące. A jeżeli mamy na zimnym telefonie i nie wiemy do końca, dlaczego klient mógłby chcieć to, co my potrzebujemy, no to trzeba się przygotować z tego, jak dana branża, czy jak dany konsument odbiera to, co ma wokół siebie i w jaki sposób pokazać to w ten sposób, by on odnalazł w tym bólu siebie. To jest takie wow. Ja też no tak mam. A wiesz co, ale to w ogóle jest taki grubszy temat, bo mi się wydaje, że w ogóle jest coraz więcej takich, nie wiem, czy nazwać to metod, czy narzędzi, które one jakby bardzo mocno stawiają na piedestał coś, co można nazwać tym język wyzwań. Nawet reklamy, czy takie przekazy takiej komunikacji marketingowej, gdzie słyszysz, bardzo wielu ludzi, bardzo wiele firm, bardzo wiele organizacji ma problem z tym, ma problem z tym, mierzy się z tamtym. Wystarczy teleskopy Mango zobaczyć i tam masz idealny język bólu cały czas. No tak, ale widzisz, bo jednak większość, wydaje mi się, takich ludzi, którzy uczyło się gdzieś tej prezentacji, jest mocno przyzwyczajonych do języka korzyści. Prawda? Mm-hmm. Czyli gdzieś, to nawet taki stary, dobry, zresztą wcale nie zły model typu cecha, zaleta, korzyść, prawda? Że mam coś, co, nie wiem, załóżmy, cechą jest to, że jest, powiedzmy, przezroczyste, prawda, że tam gdzieś zaletą może być to, że ja w związku z tym widzę, co piję, że widzę, czy jest czyste, a korzyść mam na przykład docelowo taką, że w związku z powyższym będę zdrowy, nic mi się złego nie stanie i tak dalej. To taki przykład. Czyli mamy taki, wiesz, ta struktura jakaś prezentacyjna jest dosyć istotna, ale ona tutaj bardzo mocno pokazuje ten twój komfort, który będziesz miał. Natomiast jak my mówimy o bólu, to my trochę mówimy o czymś takim. No dobra. Nie będziemy ci mówić na razie o twoich korzyściach, tylko ci pokażemy, po pierwsze, żebyś sobie uświadomił jeszcze raz wyraźnie, z czym ludzie się najczęściej mierzą. I z czym sobie nie radzą. Albo nawet mogę w trakcie prezentacji odnieść się do tego, co powiedziałeś. Mówiłeś, że bardzo często takim głównym wyzwaniem, głównym problemem, główną taką dyskomfortem czy niepokojem jest to, że. Prawda? I to jest taki język, który wydaje mi się, że on, nie wiem, jakie jest twoje zdanie, on bardzo mocno przyciąga uwagę. Nie, że jak ktoś mówi, słuchaj, w bardzo wielu sytuacjach problemem czy wyzwaniem wielu klientów czy wielu firm jest, to wtedy wszyscy nie? Nie jest tak? Że w ogóle lepiej się słucha takiego języka bólu niż takiego od razu języka cech, co mamy. Nie? Wiesz co, jak mówisz o języku korzyści, to nie zawsze ja muszę tak samo odbierać korzyść jak ty. To, że jakby zero-jedynkowo to jest korzyść, nie znaczy, że jestem zainteresowany dzisiaj tym. Mogę nie mieć na to budżetu, chęci, czasu, czegokolwiek. Natomiast kiedy zaczniesz mówić mi, że inni mają problem z tym, tym i tym, po pierwsze, ja odnajdę w siebie w większej grupie ludzi, gdzie no jakby nie było, jest trochę raźniej wiedzieć, że inni też mają takie problemy. Po drugie, czasami z ciekawości sami posłucham, jakie rozwiązania inni stosują, w tym twoje na przykład, i być może odnajdę w tym siebie, więc jasne, moim zdaniem to jest naprawdę kluczowe, żeby iść w kierunku tego bólu tylko po to, żeby tę atencję utrzymać. Dobra. Okej, okay, wrócimy do bólu, bo ból jakby wymaga jeszcze pewnego wyszlifowania i włożenia w pewną strukturę, ale to już zrobimy jutro. Okej? Okay? Słuchajcie, no to jedźmy dalej. Miłego dnia, a jutro wracamy do tematu.